Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja chciałem poruszyć kwestię tych przestępców, którzy bijąc ludzi, biją tych ludzi de facto na śmierć. Oni zdają sobie, albo powinni zdawać sobie sprawę, że te zdarzenia mogą do tego doprowadzić. Najczęściej jest tak, że sądy i prokuratury tych czynów w ten sposób nie kwalifikują, a przecież wymiar kary w zależności od tego, jak te czyny zostaną zakwalifikowane, jest różny. W takim ekstremalnej sytuacji można sobie wyobrazić, że ktoś, kto uczestniczy w, czy ten, który bije, może po kilku czy kilkunastu miesiącach wyjść na wolność. W jednym z przypadków pobicia na stoku najwyższą karę, jaka została wymierzona, to kara 8 lat więzienia. Chciałem się zapytać o zdanie pana posła wnioskodawcy, jak do tego problemu się odnosi, jak ten problem w tych proponowanych rozwiązaniach jest ujęty. Dziękuję bardzo.